Dzisiaj mamy czwarty, ostatni dzień wyprawy. Krater będzie celem tej wycieczki. Obudziliśmy się w obozie mniej więcej po 5, o 6 wyjechaliśmy, było jeszcze ciemno. Teraz już jesteśmy na wejściu do krateru. Kierowca załatwia bilety, a my patrzymy w dół, co się tam dzieje. Słonko powoli staje. W dole krater, trochę wody, trochę rzek, zieleni, bardzo bogate i urozajne tereny. Jest to, jak dla mnie, ewenement i coś niepowtarzalnego. Prawdziwa perełka, tam dole. W takiej ukrytej krainie, za górami, gdzie żyje mnóstwo zwierząt i nie tylko. Do krateru zjeżdża się jedną drogą, a wjeżdża się potem na górę drugą. Teraz zjeżdżamy, droga jest naprawdę stroma, jakby to tylko spadł śnieg, nie ma szans, nawet pewnie podczas większego deszczu może być trudno. Ależ przedstawienie, no natura tego lepiej nie mogła zmajstrować. Jesteśmy na wzgórzu, na krawędzi, pod nami kilka, pewnie set metrów niżej dół krateru, dalej jeziorka, rzeki, odbijające się teraz w słońcu. Następnie kolejna krawędź krateru i zaraz nad nią właśnie pokazało się słonko. Wszystko tak parzy po oczach, że nie sposób tego zobaczyć i widzieć i oglądać bez okularów. Jestem zdumiony, jak mocno jest to słońce z rano tutaj w Afryce. Płaski teren wewnątrz, otoczony górami, to pozostałość po wielkiej eksplozji wulkanu, której towarzyszyło zapadnięcie się górnej części stożka wulkanicznego. Tak powstała kaldera Ngorongoro. I jest ona największą, nieaktywną, nieuszkodzoną i niewypełnioną kalderą na świecie. Ma średnicę około 18 km, a całość została uznana za jeden z 7 cudów Afryki. Jeszcze na dobre nie zjechaliśmy w dół, a zwierząt już bardzo wiele. A tutaj jedna z antylopek. Zjadają za trawkę tuż przy samochodzie, tam wildebeesty szalejące, ale nakazuje. Przed chwilą też widzieliśmy największą antylopę, jaka tutaj na tych ziemiach chodzi. Naprawdę to był taki byczek z rogami. A tutaj stado bawołów przemierzających te krainy. Oj, tego stada nikt nie ruszy, nawet grupa lwów. Niepozornie wyskoczy nam tu nagle zza krzaku słoń, dosłownie. A też mogę poobserwować, jak wyglądają te rośliny. Na pozór z daleka to zwykłe gałęzie, ale to naprawdę grube kolce, pewnie na jakieś 7 cm, z których trudno jest odgryźć listka, ale jak widać, zwierzęta dają radę. Tam słoń spokojnie sobie radzi z tymi kolcami. Szakal je kupę. W porównaniu do Serengeti tutaj trawa jest dość nisko skoszona przez zwierzęta, które ją wyjadły, a może przez temperaturę, a same zwierzątka lokują się bardzo blisko drogi przejazdowej. W zasadzie jest ich tak dużo, że lokują się wszędzie, więc zobaczenie ich tutaj jest naprawdę proste i można je podziwiać w bardzo bliskiej odległości od samochodu. Jak na razie w czołówce zwierząt, które są najbrzydsze, dominuje hiena,
takie liskopodobne zwierzęta, a najładniejsze chyba zebry. Żyrafy też są bardzo fajne, lew, no to wiadomo. Leopard, którego widzieliśmy, też taki bardzo smukły, gibki i przystojny. A zebry, tak głupkowato, ale bardzo ciekawie wyglądają. Z kolei najśmieszniejsze zwierzę, które widzieliśmy, to krowokoza. Nazywa się to Wildebeest. Wygląda jak krowa, po prostu z taką kozią brodą i rogami, nie dość ładnie zrobionymi. Ale tak to się prezentuje. Tak to natura stworzyła. Oglądamy hipopotamy, które tam w wodzie się co chwilę wynurzają i zanurzają. Są 3 sztuki. Wyglądają naprawdę zabawnie, jak beczka. Małe nóżki na dole i wielka gęba z przodu. Koszą trawę jak kosiarka. No i tak tutaj królują. To jedne z najgroźniejszych zwierząt, a na pewno też jedne z największych w tej okolicy. Jesteśmy w środku krateru na wysokości mniej więcej 1700-1800 metrów nad poziomem morza, więc dalej całkiem wysoko. Ale co fajnego jest w tym miejscu, że przez te góry, ściany krateru, te tereny są w dużej mierze odsunięte od kurzu i od wiatru. To zwierzęta mogą bardzo dogodnie wypoczywać, się rozwijać, jeść i rodzić dzieci. Wszędzie naokoło, gdzie popatrzę, widać pasmo gór. Ten wulkan musiał być ogromny. Według niektórych danych, które przeczytałem, sięgał od mniej więcej 4 do 5 ponad tysięcy metrów nad poziomem morza, a potem całość tego terenu zapadła się i otworzyło się coś właśnie w tym rodzaju. Z tego co słyszałem, zwierzęta rzadko stąd wychodzą, niektóre nawet spędzają tutaj całe życie, bo te tereny dostarczają im tyle pożywienia i dogodnych warunków, że nie trzeba im już po prostu nic więcej. Na tutejszych polach zlokalizowało się bardzo wiele dzikich zwierząt. Są zebry, są różne rodzaje antylop oraz nazwy, których nie pamiętam. Jezioro, które jest tam w oddali, jest wypełnione po brzegi flamingami, które dobrze widać z lornetki. Ptaki też tu co chwilę krążą. Przed chwilą spotkaliśmy strusie, nie brakuje hien, widzieliśmy lwy, słonia nawet, hipopotamy, wszystko. Jeżeli ktoś ma jeden dzień, a chciałby zobaczyć dużo, myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. Jechaliśmy w taki trochę lasek, krzaki. Tutaj mogą być nosorożce. Jest ich naprawdę niewiele. Są w skraju wyginięcia. Zobaczenie jednego to dość ciężka akcja. Ale wytrzeszczam oczy bacznie. Pan kierowca też. On wie, kiedy patrzeć. Potrafi zauważyć jakieś zwierzę, które sobie zamarzy, żeby zobaczyć. Bardzo szybko jest, bardzo daleka. Czasami nawet lornetką nie jestem w stanie wyśledzić tego, co oni powiedzieć, że jest. Także nosorożcu, przybywaj. A, małpa. Małpy są podstępne. Nosorożców jest tak mało, ze względu na to, że mają rogi, te przednie. Czytałem gdzieś, że te rogi są warte więcej niż złoto. No to daleko na horyzoncie pojawiły się nosorożce. Patrzymy przez lornetkę, kamera raczej tego nie uchwyci, ale zobaczcie sami. Albo co widzisz? Dwa nosorożce, które są, brzuszki mają czarne, a całą górę mają białą. Się dowiedzieliśmy od pana kierowcy. One się po prostu tarzają w błocie,
które zawiera w sobie dużo soli, dlatego ta sól osiada na ich cielskach. I dlatego są takie biało-srebrzyste. Nosorożce to jedne z najtrudniej widzianych tu zwierząt, bo jest ich bardzo mało. Nosorożec czarny jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wymarciem. W Ngorongoro żyje zaledwie kilkanaście osobników. Samice mogą mieć młode raz na 2 do 5 lat. Ciąża trwa u nich 15 miesięcy, a młode nosorożce osiągają dojrzałość dopiero po około 5 do 7 latach. Kończymy nasze safari przy stawie z hipopotamami. Jest ich tu sporo. Siedzą teraz w wodzie, bo za gorąco. No, cóż mówić, 4 dni, bogate doświadczenia i to, co zobaczyliśmy. Te zwierzęta, które widzieliśmy, to w zasadzie coś, czego wcześniej w życiu na taką skalę nigdy nie doświadczyliśmy. Więc jest to wyprawa życia, unikatowa, kosztowała swoje. Ale tą ceną można bardzo mocno manipulować. Można dostosować ilość osób, można dostosować to, czy chcesz być odebrany z lotniska, czy nie. To jest naprawdę duże pole do popisu. Sama Tanzania pod względem natury zaskoczyła mnie. Spodziewałem się suchych krajobrazów, wyschniętych koryt rzecznych, żółtej trawy i takiego bardzo ciepłego klimatu, a tymczasem jest bardzo zielono. Kaloriaż bije po oczach, wody nie brakuje. To sezon deszczowy, to też przyczyna. Ludzie, spodziewałem się bardziej takich biznesowych osobników, że wszystko będzie wracało się wokół pieniądza, a tymczasem nie jest tak. Na podstawie tego, co zobaczyliśmy, to jakości usług turystycznych w Tanzanii są na bardzo wysokim poziomie. Jest naprawdę prawdziwa kulturka. Aż chętnie ubrałbym się w białą koszulę, żeby móc podróżować w tak eleganckim towarzystwie. Zaraz zwijamy manatki, idziemy do auta i wracamy z powrotem do Aruszy. Ta wyprawa pewnie zajmie nam najbliższych kilka godzin i tam będziemy działać dalej. Mamy nowy dzień, jesteśmy w Aruszy, w jednym z hotelików. Tak on prezentuje się na zewnątrz. Wejścia do niego dostrzegą wysokie mury, potężna brama, ogrodzenie, jakaś siatka pod prądem. Strasznie się tutaj wszyscy bronią. No i zacząłem się zastanawiać, co się dzieje. Czytaliśmy, że nie jest za bezpiecznie, szczególnie po zmroku, a w dzień raczej nie ma problemu. Ale jak to możliwe? Nikt tu nie wygląda jakoś podejrzanie. Nikt tutaj nie chodzi ze spluwą w dłoni. I próbuję rozgryźć ten temat od dłuższego czasu. Poznaliśmy tutaj dziewczyny, które są pielęgniarkami w jednym ze szpitalów jako wolontariuszki. Bardzo dobrze to powiedziały. Podobało mi się ich stwierdzenie, że tutaj ludzie po zmroku odwraca im się po prostu mózg, dlatego jest niebezpiecznie. Zrozumiałem, dotarło i teraz też się stosuję. Chcąc wychodzić gdzieś po zmroku, trzeba wszędzie zamawiać taksy. Jeżeli się już tą taksą dojedzie do jakiegoś lokalu, wtedy jest dość bezpiecznie, bo lokal też ma ochronę, też ma te mury. Ale przesuwanie się między miejscami jest naprawdę utrudnione. Dlatego dziewczyny wczoraj jadąc zjeść coś na kolację musiały jechać taksówką, chociaż do przejścia miały mniej niż 20 minut. Ale żyją, cieszą się, jest im tu fajnie, więc do tego się można przyzwyczaić jak do wszystkiego. Okej, idziemy zwiedzać Aruszę. Zobaczymy, jak to wygląda za dnia i co możemy zdziałać tutaj przed miejscem naszego hotelu. Takie oto drogi są wszędzie, poza głównymi drogami. To kwestia przyzwyczajenia. To już główna droga, tutaj kościół. Dużo jest chrześcijan w regionie, prawie 50% z tego, co mówił kierowca. Im dalej w stronę Zanzibaru, tym większość muzułmańska się zwiększa. To ta droga przelotowa, a to busik, który wozi ludzi. Zwiedzamy. Na razie bardzo ostrożnie. Wyciągam kamerę i wszystko kameruję. Wiem, że ludzie tu nie lubią być nagrywani oraz te spojrzenia nas powoli tutaj zdobywają, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Arusha to główne miejsce, miasto tutaj w regionie. Według różnych danych ma od 500 tysięcy w mieście do mniej więcej 1,5 miliona całej aglomeracji tutaj. Tutaj zaczynają się safari, tu ludzie przyjeżdżają jako żeby założyć bazę na okolice, na parki narodowe, na wszystkie atrakcje.
Szczerze mówiąc, nie wygląda jak tu jakaś zajebista metropolia po tym, co się widzi w innych krajach. Ale tu tak jest, to są tutejsze warunki. Drogi są raczej kiepskie. Główne drogi są akurat w porządku. Wszystko tak jest naprawdę w takim trochę popłochu robione. Ale to już ten afrykański klimat. Ludzie ponoć są tu bardzo powolnie do wszystkiego nastawieni. Wszystko robią powoli, na spokojnie. Robota musi być zrobiona, ale nie ma pośpiechu. Okej, to centrum miasta. Wieża zegarowa, która jest odnośnikiem do wszystkiego. Na tym rondzie wszystko się zaczyna i wszystko się kończy. Dalej, idąc tą drogą, mamy bardziej centrum miasta, markety, Central Market i różne inne targi. Natomiast w lewo dostaniemy się do marketu Masajów, gdzie sprzedają lokalne rzeczy. Na ile to jest lokalne, nie wiadomo, zaraz zobaczymy. Po drodze przyczepiło się do nas dwóch ludzi. Na początku jeden, potem drugi. Bardzo nieźle wyglądające dzionki. A pana Asante? Tak, Asante. Zaczęli zagadywać, jak w zasadzie podszedłem do nich bardzo przyjaźnie. Powiedziałem im dużo rzeczy, których nie powinienem chyba. Dopiero potem złapałem się za język przy pomocy Oli, że trzeba mówić, że jest się tu któryś raz, że już się trochę tu widziało, wtedy mogą się odczepić. Warto też poznać kilka lokalnych słów, żeby wiedzieć, co im odpowiedzieć, żeby mogli się odczepić. Dobrze, jak nazwę mówił nasz kierowca, dobrze, jeżeli wyczują, że nie jesteś tu pierwszy raz i trochę czaisz bazę. Zwijamy się stąd, bo zaraz przyjdą goście i nam zaczną sprzedawać czapki. Przechodzimy po masajskim markecie. Jest. Nie wiem, nie lubię tego na razie. Są fajne rzeczy, ciekawe, ale zajebiście ludzie naganiają tutaj. I pewnie dopiero wejdziemy do jakiegoś sklepu, gdzie nas nikt nie nagoni. A na razie mam minę, kurwa, jak Polak, wkurzoną. I nawet się nie odzywam do ludzi. To jest bardzo nieładne, ale przynajmniej nikt nie atakuje. No jest tu mnóstwo różnych rzeczy ciekawych. Takich, których u nas nie ma, ale to naganiactwo na razie wszystko zabija. Kupujemy pamiątki na masajskim targu. O Boże, to targowanie to mnie już powoli zabija. Nie wiem, czy przepłaciliśmy, czy nie, ale baba, której kupiliśmy, wyglądała na bardzo obrażoną. Ale w sumie na koniec transakcji się uśmiechnęła i powiedziała, skąd jesteśmy, powiedzieliśmy, że z Polski, to przybiła tylko piątkę. Chyba zarobiła. Dobrze, żeby zarobili, ale żeby za bardzo nas nie skosili. Takie na przykład miseczki, które kupujemy rodzinie, to $0.5 mniej więcej. Czyli wydaje mi się, że dobry biznes, nawet bez negocjacji, bo myślę, że to jest warte, te 2 złote. Ktoś musi to namalować, samo się namaluje. Za tym jest wiele różnych drewnianych pamiątek. Oli podobają się łyżki, nie wiem czemu. Wszystko poprzez miski, rzeźby i obrazki. Obrazki są naprawdę wow. I taki obrazek chętnie powieszę w domu, tylko na początku muszę zrobić dobrą cenę. I pan ma różne maski, coś takiego. Zobaczcie na te włócznie. To coś podobnego jak widzieliśmy u Masajów, ale ta jest chyba bardziej turystyczna. Do tego kupę świecidełek, bardzo zachwytają nas kolory. To jest nasz pan. Hello! Z którym robiliśmy biznesy, to jest Masaj. Tanzania Masaj. Kupę różnych ciekawych rzeczy. Teraz szybko przelecę. Pogadałem się z panem, że mogę zrobić trochę zdjęć, jak kupimy. Więc skorzystam z okazji. Różne też żyrafy. Bardzo ładnie to malują. Podobają mi się te ich rzeczy. Chyba to nie jest z Chin, tak jak większość pamiątek w Europie. Naprawdę widać, że do tego ktoś się przyłożył czasowo i naprawdę artystycznie bardzo wysokie dzieła. Okej, tak wygląda targ masajski od wejścia, jak kilka takich shop. Ludzie, parasole, porozstawianych, różne rzeczy do zakupu. No to było ciężkie tutaj się z nimi targować, chyba jeszcze gorsze niż w Maroku, bo tam były dość szybkie schodzenia, a tutaj 20 minut trwały, czy nawet więcej, negocjacje. No ale mamy kilka pamiątek,
zasadzie podobają mi się te afrykańskie pamiątki, bo to jest taki element artyzmu w nich. Dobra, kamera do kieszeni, a my spylamy dalej. Jedziemy do Dalu, ale tłok. Stołujemy się w jednym z barów, naprawdę lokalnych barów, obok naszego hoteliku. Tu białego nie uświadczysz. Dostaliśmy kurczaka. Kurczak to jest coś, co zjesz wszędzie i czasami tylko to zjesz. Ładnie podam na tacy. Z jego frytki również smakowite i sosy. Piwko za dolarka. No to jemy. Opuszczamy dzisiaj Arusze, dajemy się na lotnisko i potem lecimy do Zanzibaru. Była to krótka wycieczka w miasteczku. Czasami lekko nerwowa ze względu na inne klimaty, w jakich odbywa się tutaj życie. Ale myślę, że to kwestia przyzwyczajenia. Trzeba nieco bardziej uważać na siebie niż gdzie indziej. W zasadzie nie doświadczyliśmy prawie że żadnych negatywnych odczuć, ale zawsze z boku głowy mieliśmy, że no po prostu ludzie są tu biedni i będą szukać czegoś, żeby się wzbogacić. Idziemy na lotnisko do Kilimandżaro. Jest największe lotnisko w okolicy. Po drodze poglądamy, co dzieje się przy drodze. Warto to wspomnieć o tym, jak wyglądają warunki drogowe. O ile samo miasto jest bardzo tłoczne i takie trochę nieładzie ulicznym, o tyle na drogach panuje naprawdę kultura. Jeżeli jest znak ograniczenia, koniec. Nawet teraz pan kierowca jedzie 40, mimo że spokojnie mógłby tu sunąć dużo więcej i wszyscy też jadą tyle, ile trzeba. Poza tym, jeżeli pojawia się przejście na drodze takiej szybszej, to to przejście jest od razu z progiem zwalniającym, więc zmusza też kierowców do tego, żeby zwolnili. Chcący, niechcący, bardzo dobry pomysł. Wtedy na pewno ktoś zwolni, bo musi, nie chce sobie rozwalić auta. Dwie podstawowe zalety rejonu Aruszy są to ludzie, bardzo mili. Oczywiście, jak wszędzie społeczeństwo, można trafić na czarne owce. Oraz natura, która jest tutaj tak jak nigdzie indziej. Te zwierzęta, które widzieliśmy i krajobrazy są niepowtarzalne. Dlatego z chęcią tu wrócę kiedyś, naprawdę z chęcią. Oto jak przygotowaliśmy się na wycieczkę. W wielkim skrócie mamy dwa potężne plecaki. 50-litrowe prawie. Do tego każdy ma z nas po biednym, małym plecaczku. Staraliśmy się, żeby one wyglądały jak najbiedniej, żeby nikt nie podejrzewał, że niesiemy kasę, którą chcemy zapłacić za safari. Czyli dość sporo. Te plecaki małe mogą się z łatwością skompresować i zmieścić w dużych, ale małe używamy na jakieś wyjście popołudniowe, ranne, jednodniowe, a duże w dużych przynosimy wszystkie większe bagaże. Safari grupowe i prywatne podążają identyczną trasą, śpią w tych samych miejscach. Główna różnica to więcej miejsca w samochodzie i decydowanie, ile czasu chce się oglądać dane widowisko w przypadku safari prywatnego. Jadąc na safari przyda się aparat z zoomem optycznym. Zwierzęta często są w sporej odległości od samochodu. Warto poczytać o zwierzętach występujących na safari wcześniej. Będzie dużo ciekawiej na wycieczce. W Tanzanii często nie akceptują starszych dolarów, czyli tych 2003 i 2006 roku. Najlepszy kurs do wymiany gotówki był na lotnisku w Kilimandżaro, w hali przylotów. Kartę SIM do telefonu można zdobyć na lotnisku w Dar es Salaam lub w Aruszy, gdzie jeden ze sklepów polecanej sieci Vodacom znajduje się tuż przy rondzie z zegarem. Pamiątki na targu Masajów są tańsze niż na Zanzibarze, lecz trzeba uciąć ceny wyjściowej około 50-70%.